Światła. I jeszcze jedne światła. I cześć, Jamarek, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę o stronie technicznej i właściwie o tym, dlaczego uważam, że sezon kwarantanny jest najlepszym momentem, żeby zacząć prowadzić kanał. Jeżeli się wcześniej już zastanawialiście nad tym, to chyba nie ma lepszego czasu niż czas, kiedy musicie i tak siedzieć w domu i się z niego nie ruszać. Wbrew pozorom, wasz dom, mieszkanie, lokum, jakie macie, może być naprawdę ciekawe. Tylko trzeba spojrzeć na nie trochę z innej perspektywy. Na przykład ja bardzo lubię makro zbliżenia, ale widomi żadne jeszcze w tym nie wychodzą, bo nie mam jakby stabilnej ręki do tego. Ale przejdźmy może do rzeczy. Jeżeli chcecie nagrywać na YouTube'a, na jakikolwiek serwis, gdzie da się dodawać wideo, możecie to robić spokojnie za pośrednictwem telefonu. Nie musicie mieć do tego kamery albo lustrzanki, żeby nagrywać. Na pewno jakościowo byłoby to lepiej, ale obecnie w czasach pandemii, kiedy wszystkie serwisy zmieniły jakość wideo na tyle, że jest tylko standard definition, to nie ma to aż takiego znaczenia teraz w odbiorze, bo wszyscy są w takim trochę trybie równych szans z jakością. Więc no kiedy nie lepiej, jak nie teraz. I teraz pokażę wam troszeczkę o tym, jak w ogóle wygląda cały ten kadr, w którym się jakby znajduję, czyli wszystkie takie sztuczki, kruczki. Do zaprezentowania tego użyję mojego wcześniejszego modelu Huawei'a. Wcześniej nim nagrywałem cały mój wyjazd do Japonii w 2018 roku, więc no, nagrywał tylko w HD, nie było w ogóle opcji Full HD, więc i tak mogłem wszystko prowadzić jakby z telefonu. Teraz jedyna różnica taka, że nagrywam telefonem, montuję w to wszystko, co widzicie, telefonem. W ogóle nie używam do tego laptopa, zresztą ciężko, żebym używał, skoro popsuł się w tamtym miesiącu i nie mogę z niego korzystać. Ale zaczynajmy od części technicznej. Naprawdę wiele nie trzeba, żeby zacząć nagrywać. Tu dla przykładu mam akurat mikrofon, bo już tak będziecie mnie lepiej słyszeć, ale generalnie każdy może zacząć nagrywać vloga, nie jest to skomplikowane. Co ważne jest to, żeby było was dobrze słuchać, żebyście byli dobrze oświetleni, żeby naprawdę byli dobrze oświetleni, bo łatwiej jest wideo zciemnić niż rozjaśnić. No i ja mam jeszcze jakieś dodatkowe światło dopełniające, ale generalnie to jest dlatego, że już przywykłem do tego trybu. Chciałam wam pokazać po prostu ten tutaj kąt, który mam. Ważne, żeby telefon, który nagrywa, był odwrócony w naszą stronę nagrywającego. A tutaj, jak nie jestem pewny, co jest na ekranie, to mam swoje zwierciadełko. Przykładam je tu, żeby widzieć, że obcina mi głowę, więc powinienem tak naprawdę nagrywać w taki sposób. No ale to jest tylko instruktażowo. Dobra, zobaczyliście trochę tego mojego zewnętrznego kadru, który tutaj mam. Jak to wygląda? Za mną jest papier pakowy, więc tło nie zrobiłem z żadnego materiału, tylko po prostu kupiłem różne wersje papieru pakowego, tylko bez wzorków, raczej w miarę matowy, choć ten i tak odbija światła, bo mam mały pokój. W moim pokoju nie da się zrobić fajnego studio, żebym mógł nagrywać szerokie kadry, dlatego się tutaj tak cisnę pomiędzy szafką z książkami a drzwiami wyjściem z mojego pokoju. No, co jest łatwe, to to, że spokojnie możecie nagrywać telefonem i ja wszystko właśnie nagrywam, montuję, no i hula to, hula. No i ważne, myślę, że na początku jest to obycie się i gadanie do telefonu, do samego siebie tak naprawdę, bo przecież tutaj nikogo nie ma, ale taką główną zasadą w nagrywaniu jest to, żeby patrzeć w obiektyw, czyli właśnie dlatego chodzi o to, żeby nie nagrywać się tą drugą stroną, jak sobie robimy selfie,
bo wtedy ciągle patrzymy w ekran i przez to nie patrzymy w obiektyw, czyli tak jak ktoś to będzie oglądać, to nie będzie miał z wami tego kontaktu wzrokowego. No, więc to jest ważne, myślę. No ja cały czas się na was patrzę, a jednak no tak jest łatwiej też nie tracić tej koncentracji. W każdym razie, jak może spróbujcie coś nagrać w ogóle, jeżeli myśleliście już o tym wcześniej. Zacząć jest najtrudniej, ale no, można wymyślić jakąś niecodzienną formę, na przykład, że przeczytacie jakiś wiersz, bajkę, po prostu do kamery. Nagracie piosenkę, albo pokażecie swoje dom, mieszkanie, lokum z jakiejś zupełnie innej perspektywy. Może zróbmy tak, w kolejnym odcinku wrzucę wam trochę moich domowych kadrów i no, spróbuję coś z tego zmontować, pokazać wam, że nawet nudny dom może być nudnym domem, ale takim no jakby waszym. Dobra, kończę, liczę na to, że spróbujecie coś nagrać, wrzucić w internety. Nie musicie mi tego pokazywać, po prostu możecie to zostawić dla siebie. Ja mogę się z wami podzielić tym, że zacząłem w ogóle vlogować, dlatego że miałem problem z wystąpieniami przed kamerą. Generalnie chyba dalej mam, ale już nie taki jak wcześniej, bo wtedy to teraz tak, sztywny i cały się trząsłem, cały. I no, więc no, obułem się bardziej. Choć dalej mam problemy, żeby na przykład przy ludziach iść z tym aparatem przed sobą i gadać. Strasznie się z tym źle czuję, w sensie, że uważam, że przeszkadzam innym ludziom. I gdybym czuł się może trochę bezpieczniej w tej okolicy, to może bym coś nagrywał, ale no nie różnie bywało, więc na razie kombinuję, jak to będzie w czasach po kwarantannie, co można by było fajnego tutaj zmontować, nagrać. Dobra, przedłużyłem bardzo. Zapraszam was na jedną z tych kart, które się tu pojawią, które odeślą może na przykład do mojego materiału o kulisach vlogowania, może z tego się czegoś ciekawego dowiecie. No i zachęcam was do próbowania, w końcu macie teraz cały czas tego świata. Dobrze, do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie, jeżeli macie jakieś sugestie, co chcielibyście posłuchać, obejrzeć, to mogę zrobić bardziej wylewny materiał albo odezwać was do jakichś może już moich istniejących materiałów, które zrobiłem, bo ostatnio wprawdzie może tu na YouTubie nie byłem za dużo, to na Instagram trochę jednak się potworzyło. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!